Cześć! Dzisiaj w InFact TV zajmiemy się szalenie gorącym tematem. Chodzi mianowicie o zmiany w sposobie odliczania VAT od samochodów. Za chwilę dowiecie się, kto odlicza teraz 100, a kto 50% VAT-u. Przez pierwsze 3 miesiące 2014 roku można było odliczyć pełny VAT, kupując samochód z kratką. Wszystko przez to, że ministerstwo nie miało gotowych zmian w przepisach. Te zmiany zostały jednak przygotowane i weszły w życie 1 kwietnia 2014 roku. Oczywiście dotyczą nie tylko kratki, ale wszystkich zmotoryzowanych przedsiębiorców. Dlatego każdy powinien wiedzieć, co dokładnie się zmieniło. Zacznijmy od typowych ciężarówek, czyli takich, które kratki raczej nie mają. 100% VAT nadal mogą liczać właściciele samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Na nich zmiany w przepisach w zasadzie nie mają wpływu. Właśnie masa jest tutaj decydująca, a nie homologacja N1, jak było to dopuszczalne wcześniej. Nie oznacza to jednak, że nikt więcej nie odlicza pełnego VAT-u. Pojazdy poniżej 3,5 tony także mogą dawać prawo do 100% VAT-u. Wyróżniamy tutaj kilka grup pojazdów. Pierwsza z nich to takie pojazdy, które według twórców ustawy konstrukcyjnie uniemożliwiają wykorzystanie prywatne lub sprawiają, że ten użytek prywatny w zasadzie nie ma znaczenia. Są to na przykład pojazdy specjalne, m.in. koparka, podnośnik czy ładowarka, wielozadaniowe wany z zaświadczeniem VAT-1, pick-upy, czyli takie z otwartą częścią do przewozu ładunków z zaświadczeniem VAT-3, czy w końcu lekkie ciężarówki, czyli pojazdy z odrębną kabiną kierowcy posiadające zaświadczenie VAT-4. Ale to nie wszystko. Jeżeli chodzi o pojazdy do 3,5 tony, 100% VAT mogą liczać właściciele samochodów osobowych, które nie są w ogóle używane do celów prywatnych. Mogą to być dowolne samochody osobowe, w tym te z kratką. Jest jednak pewien haczyk. Przedsiębiorca musi udowodnić, że użytek prywatny w ogóle nie wchodzi w grę. Jak zrobić to najlepiej? Po pierwsze, taki samochód osobowy trzeba zgłosić do fiskusa i to nie później niż w terminie 7 dni od pierwszego wydatku związanego z samochodem. Po drugie, właściciel firmy musi też prowadzić ewidencję przebiegu do celu VAT. Jest ona dość podobna do popularnej kilometrówki, ale wymaga zapisywania stanów licznika. Ma to pokazać, że pojazd służy tylko firmie i to co do kilometra. I w końcu w firmie powinny istnieć wewnętrzne regulaminy, które zakazują użytkowania samochodu do celów prywatnych. Jak widać, kryteria są dość wyśrubowane. Przykładowo prowadzenie firmy we własnym mieszkaniu praktycznie wyklucza opcję odliczenia 100% VAT-u. Nie ma wówczas możliwości, żeby z takiego samochodu nie korzystać do celów prywatnych. Wtedy pozostaje 50% VAT. Tyle odliczają bowiem wszyscy właściciele samochodów o masie poniżej 3,5 tony, którzy nie mogą spełnić wymienionych kryteriów. Tutaj ważna uwaga. Obecnie można odliczyć 50% VAT tylko od zakupu samochodu, części do niego i usług serwisowych. VAT-u od paliwa nadal nie można odliczać w ogóle. Prawo do odliczenia połowy VAT-u od paliwa ma pojawić się w 2015 roku, więc na razie zostaje nam jedynie czekać. Jak widać, podstawowe zmiany w odliczaniu VAT od samochodów wcale nie są takie zawiłe, jak mogłoby się wydawać. Spełnienie kryteriów dla 100% VAT-u może być trudne, ale nie jest też niemożliwe. Już na pewno trzeba wiedzieć, jak wyglądają te warunki, aby nie odliczyć podatku za dużo. W tym odcinku InFact TV to już wszystko. O samochodach w firmie na pewno będziemy jeszcze mówić w przyszłości, dlatego już teraz gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić nowych odcinków. Do zobaczenia.